Były problemy z tym, jak to ma wyglądać, kto to ma wynająć, jaka będzie tego przyszłość, ale oto dzisiaj dobrnęliśmy do końca szczęśliwie. W Łukowie jest bardzo duży węzeł kolejowy. Dworzec zawsze był dla mieszkańców takim wyjściem na świat. To przez ten dworzec praktycznie każdy dorosły mieszkaniec Łukowa, powiatu łukowskiego, się przewinął, jadąc do pracy, do szkoły, na studia. I to bardzo ważne, że dzisiaj ten dworzec będzie miał nawet podwójną funkcję. Tą jedną kolejową, obsługi węzła, ale drugą, tą taką kulturalną, gdzie będzie można się spotkać na koncercie, na przedstawieniu. W Łukowie brakuje takiej sali i oto mamy w perspektywie, że za 2 lata taka sala powstanie.